Light. A i jeszcze sobie nastawimy w dashboardzie. Dying Light, pyk, pyk. Dobra. No i co, chyba będziemy, kurczę, za chwileczkę kończyć sobie tę gierkę, tak mi się wydaje. Tutaj spotkałem, patrzę na to, co się dzieje. Przyjrzał się próbkom zarażonych tkanek, nad którymi pracował Zir. Czasami trzeba coś podkreślić przekleństwem, chyba sam tak mówiłeś. Oczywiście i nadal się z tym zgadzam. Natomiast uważam również, że celem moim jest zejście z ilością wulgaryzmów do poziomu mniej niż raz na godzinę. Co uważam za fajny, akceptowalny poziom. Wykiwają pana przy najmniejszej okazji. Wiem, doktorze. Będę ostrożny. Muszę tylko ustalić, jak sprawy stoją. Jakby zejście do poziomu poniżej jednego wulgaryzmu na godzinę będę uważał za mega fajny sukces. I jeżeli uda nam się to osiągnąć, to pewnie będzie oficjalny koniec wtedy challenge'u. Oh fuck, noc. Oj. I to będzie oficjalny koniec wtedy challenge'u GPP. Dojdziemy do czegoś, co jest zamierzone i będzie spoko, będzie miło, będzie fajnie. Dobra, skampimy się tutaj. Ściskamy sobie z tym łukiem. No bo jest tak, że rzeczywiście udało mi się już od jakiegoś czasu praktycznie wyeliminować wulgaryzmy do zera na materiałach. No ale wiecie, na materiałach to jest jedno. A wyeliminowanie ich do zera w trakcie takiej luźnej gadki właśnie na streamie mega pomaga w wyeliminowaniu ich w codziennym mówieniu po prostu, co jest mega dużą wartością i to jest spoko, bo na materiałach to wiecie. To przez 20 minut nie przeklinać to jest luz. Kto zedytował na 2? O co chodzi? Dlaczego takie... Co? Kto na co zedytował? Przecież nic nie było. Ej, nie nabijajcie jakby sztucznie, jeżeli nie padł żaden bluzg. Halo, bo na 2 ktoś zmienił. Proszę to wywalić. No ja patrzę, co wy tam robicie na tym czacie. W sensie też nie będzie miało sensu, jeżeli będziecie... No a fuck, no to tak razi, słuchajcie, no jak ktoś powie fuck, to z automatu uznajemy go za dresa, w ogóle tak wulgarny język. Nie, no nie przeginajmy pały, podałem jasno przykłady. A, komendę resetujesz. No czytam tak pobieżnie. No, i mi się to nie podobało, to jak resetujesz komendę ustawiając ją na 2? Chyba mnie okłamujesz. Zrób tak, Esfar, żeby nie było, że jak byle kto se napisze GPP, to że dodaje, tylko żeby to musiał robić moderator. I ludzie muszą poprosić moderatora i też żeby mógł mieć na to wpływ, żeby tak, kurde, z dupy tego nie robić. Czy dupę uznawać? To jestem ciekaw. Ciężko powiedzieć, no. Nie no, dupa blada to jest tak na przykład nic strasznego, nie? Powiedzieć. Ale dupa. No to nie boli aż tak bardzo. Anglik by się obraził. Też mi się wydaje, że jest okej. Okay. No tak jak mówię, podałem wam jasno przykłady. Jaki wyeliminowanie których... Fakt ma to samo znaczenie, co nasza Polska. Dobra, a i uznajemy też, że GPP się nie liczy przy czytaniu, okej? Okay? Bo to nie ma sensu, żebym ja teraz próbował nie czytać waszych, co piszecie, jak ktoś będzie miał wulgaryzm albo udawać, że ten. Fakt ma to samo znaczenie, co nasza Polska, kurwa. Tak, tylko że eliminowanie... tego z języka polskiego nie ma dużo sensu, bo to nie razi w uszy odbiorcy polskiego, a ja prowadzę treści dla Polaków, a nie dla osób Troy, z Wielkiej Brytanii. Przekazałem próbki doktorowi Camdenowi. Teraz pomówię z Gierę. A co masz zamiar im powiedzieć? Wszystko. Do zobaczenia później, Troy. Ukraine, odbiór. Kyle Crane, słyszysz mnie, czyż nie? Raiz. Jesteś? A gdzie powinienem być? Na szczycie mojej własnej wieży. Oczywiście nie jest jeszcze gotowa. Wciąż jest jednak monumentem ku czci chaosu, entropii. Tego, że człowiek jest swoim własnym panem. Zabiję cię! Za to, co zrobiłeś, Jade! Za wszystko! Zamorduję cię, skurwysynu! Liczyłem na taką właśnie reakcję. Widzisz, ja i ty toczymy wojnę. Wojnę opartą na przeciwstawnej filozofiach. Wojnę o to, kto ma rację. Dalej, Kryj, chodź tu, staw mi czoło. Co to wy, Amerykanie, lubicie powtarzać? Wy
prawdzie. Wiesz co? Zapomnij! Nie masz żadnej wojny! Jest tylko twój posrany punkt widzenia! Idź do diabła! O, nie pójdę do diabła. Wrócę jednak o poszara. Rozumiesz, dogadałem się z naszymi braćmi z GR. Używam twojego osobistego komunikatora. Wiedzą, że mam wszystkie dane doktora Zina. Znaczy ogólnie dubbing z dema projektu Szczur był lepszy. Chciałem zwrócić uwagę. Dialogi są słabe. Skończmy to, co zaczęliśmy. A te dialogi są pseudopatetyczne. Idziemy po ciebie, pajacu. Czasami brak dubbingu jest lepszy, zgadzam się. Undertale'owi to bardzo okej wyszło, brak dubbingu. Ciskamy. Ktoś tam się zdenerwował? Kozak? Ciskamy do ciebie, Crane. Hopa! Opa! Siusiu! Brzmi jakby ktoś zaraz miał mnie trzepnąć w łeb. O, super. Kurde. No serio, Jezus. Trzeba uciekać chyba. Goni nas horda zombie. Ej, a czy cytat z Rocka liczymy jako GPP, czy nie liczymy? To jest też ciekawe. Bo jeżeli Rock przeklnął i się go cytuje, to jak Rock przeklina, to automatycznie powoduje, że no jak każdy inny przeklnie tak samo jak on, to jest okej, bo to Rock przeklnął. Nie, bo to cytat. Dobra, to jest tak samo jak z czytaniem. Spoko. Goni nas horda zombie. Gdzie to trzeba wejść? Staw czoło Raisowi na szczycie budynku. Jestem na szczycie budynku. No chodź, pajacu. Nie mam trochę amunicji do brońki, no ale trudno, wchodzimy do kanałów. Zależy, jak często będzie cytował Rocka. Nie no, oczywiście. Targus GR i lada chwila zostanie ewakuowany z Harada. No zobaczymy, czy zostanie ewakuowany, czy jednak coś mu przeszkodzi. Koleżce naszemu. Do końca gry już dosyć niedaleko, 92% fabuły mamy. W ciągu 5 minut zrobiliśmy 3%, więc to jest końcóweczka już. O kurde, 300 metrów? Ostro. Tu sobie pójdziemy. 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 Zgarniamy rzeczy. Kawa, aerozol. Tu mamy skrzyneczkę tak samo. Ej, wiecie, że Polacy są narodem, który ma najwięcej procent zainstalowanych adblocków? No, to strasznie żenujące. Ale nie powiem tego głośno, bo sam używam adbloka. I potem dziwne, że... kurczę... twórcy muszą się sprzedawać. Bo nikt reklam z AdSense'a nie ogląda. W sensie, no ja nie narzekam, dobrze mi się żyje ogólnie, więc... spoko. Nie wiem, czy to tędy. Mazura się oglądało. Nie wiem, kim jest Mazur. Wiem, że znalazłem taką informację w sieci.
i zweryfikowałem nią i o tym się mówi też od dawna. Więc jakoś ostatnio mi to mignęło, więc pomyślałem, że powiem. No właśnie, ktoś napisał o tych kradzionych serialach. A ja nie wiem, czy ja dobrze idę. Na szczycie, to kurde, jakieś schody do góry powinienem znaleźć. Czy pierwszy Adblock nie był stworzony przez Polaków? Wiesz co, nie słyszałem nigdy takiej informacji, więc... Nie zaprzeczę, ale nie potwierdzę. Jak na szczyt budynku, to raczej nie tamtędy, co poszedłem. Tylko raczej w górę trzeba poszukać. O kurde, ale się przestraszyłem. Gleba w frajerze. O fuck. Ciskamy. Dobrze. Nie wiem, czy dobrze. Wydaje mi się, że okej. Zaraz tu wyjście będzie. Co? Przez plakat można się tepnąć. Dobra, może bez hejtów. Co? Ja was nie hejtowałem. O kurde, gdzie jestem? Źle poszedłem. Co to jest? Co ja narobiłem w ogóle? Chryste panie. A faktycznie, bo ja zmieniam dzielnicę znowu. Kamieniem ktoś? Jezu, ja nic nie widzę. Rok, nie przekręcaj tego guzika na czole. Nie no, jak Boga kocham, nie wiem co tu się wyrabia. Jakieś kamienie. Tu gdzieś powinienem przeskoczyć pewnie, ale nie wiem gdzie za bardzo. O nie, co ja narobiłem? Nie wiem. Ogólnie nic nie wiem. Nie wiem, czy ja tu przejdę. Czy tu można przejść w ogóle? Kurde, no. Ja pieprzę. O chuj. Co ja pobiegłem w ogóle? A co tu chodziło? Nie rozumiem. Dobra, jeszcze raz. W sensie tu można przejść? Jakoś mi się wydaje, że totalnie jakoś źle poszedłem i teraz będę miał uber problemy. No nic, zobaczymy. Muszę przestać grać w gry, w których coś mi wyskakuje z nienacka. To nie będzie GPP. Mówicie, że teraz się da już przejść tylko przez plakat? No właśnie widzę, że tutaj mi nic nie działa. A tam jest troll. I są te zombie mocne właśnie. Ja pierniczę. Nie, no dobra, no faktycznie skopałem chyba temat zupełnie. Jest tak, że chyba bardzo ostro skopałem temat ogólnie. No ale mam posążek zombie przynajmniej. Mi się wydaje, że tu jeszcze można, ale... Nie wiem, czy to jest wykonalne w ogóle. Jak te zombie tu są. Da się tędy przejść, ale to najgorsza możliwa droga. Zdążyłem zauważyć. No nic, trudno. To jakby... It's not for pussies, tylko real men i w ogóle hardcore players, nie używamy szybkiej podróży, wiecie jak jest. O Jezus, luju.
No tak, to jest najgorsza możliwa droga, zdecydowanie. Tych chyba się nie da zabić ogólnie, nie? Ja pierdzielę. O Jezus, co ja narobiłem w ogóle? Najgorsza decyzja. Zmień mi na linkę. Błąd. Oni do wody chyba nie mogą. Spróbujmy to wykorzystać. Daj mu autograf. Co? What the fuck? O Boże, dziś nie jest dobry dzień. Jak dużo razy uderzysz, to zabijesz. No dobra, kurde, trudni są. O, kochana gra. Dziękuję, gra. Jesteś naprawdę wspaniała. Nie, nie utopiłem się. Co wy za głupoty gadacie? Pluli na mnie flegmą zieloną. Z Haranu razem z wynikami badań Zira. Muszę go powstrzymać. Oszty w mordę! Co oszty w mordę? Gra chyba zakładała, że przejdziemy przez plakat i to miało być coś... Reakcja na coś, co przy plakacie znajdziemy, ale trochę pewnie nie wyszło. O fuck. O nie. Jezus, co się dzisiaj dzieje w ogóle? Przynajmniej mam w sobie więcej emocji niż bohater walczący o przetrwanie. Naprawdę wyjątkowego. Nie no, dzisiaj jest smutny dzień. A czy ja się nie mogę przespać po prostu tutaj? Fuck you. Skok na 30 subów. Nieudany. I czemu ja w ogóle traciłem punkty, skoro noc była? Jakim prawem? Zobacz, co narobiłeś. Tyle razy wam tłumaczyłem. Co mnie gonicie? Mam się coś pomyliło. Co, goni który? Pewnie, że nie goni. Wyświetlało mi, że straciłem 11 koła, więc no ja nie wiem. Zanim przejdziesz do zakończenia, na tym etapie za funkcję gry wieloosobowej nie możesz przenieść się do innych lokacji. Będziesz mógł czytać, kontynuować eksplorację. Czy chcesz kontynuować? Tak. Raiz dobił targu z GRE i lada chwila zostanie ewakuowany z Haranu razem z wynikami badań Zira. Muszę go powstrzymać. Fakt, że Raiz właśnie tego się po mnie spodziewa, nic nie zmienia. Nic a nic. Mało czasu, żeby zatrzymać Raisa, to pójdę spać. A, rozdupiony atakiem. Antyzyna przestaje działać. Nie martw się, Crane. Zawsze możesz w takich chwilach pomyśleć o tych dwóch skrzynkach, które zniszczyłeś, debilu. Leci im na typa. O cholera, co do diabła? Wiedziałem, że się nie oprzesz po grudzie. Zamknij się, nie mam ochoty cię wysłuchiwać. Co? Wysłuchać mnie? Co za wspaniały pomysł. No, od razu lepiej. Podczas starcia królu powinna grać orkiestra. Gotowe. Wykonawcy mojej woli. Ha, ha, ha.
Ło, co jest? What the? Spadł. Z powodu nadmiernego zmęczenia nie możesz używać kotwiczki. No nigdy nie czułem się le... Panie trolu, przepraszam. Błąd. W sensie ja nie mogę stąd Mogę. A, dobrze, że worki na śmieci zaraz obok były. To świetna rzecz. Uciekaj, Craig. Uciekaj. W tym szak dobrze są niewolnicy. Uciekaj, albo... Okej. O Chryste, panie. O nie, to jest ten krzykacz. Kurde. Dobra, znaczy teraz punkty przetrwania już nie mają znaczenia przynajmniej. Co biegnij, co? Że będę grał jak sobie będę chciał. Proszę, tutaj wy sobie będziecie grać swoją? No co jest? Przecież nic nie mogę zrobić, ogłuszony jestem. Działa mi już kotwiczka? Nadmierne zmęczenie, spoko. Co wy będziecie narzucać swój styl gry? O fuck! Ale fajnie. Ej, jak to zobaczyć, jak oni spadają wszyscy. Ten co tak dyszy? Nice. Dobra. Ojej! No i poleciłem raz. Nie, no dziś jest koniec. Razem z nimi poleciłem. Game over, man. Game over. Nie drzyj mordy na mnie. Bon! Fuck you! Kurde, felek. Ej, ale z plusów to będziemy mogli jeszcze raz zobaczyć, jak te wszystkie zombie się tam przewracają i spadają. To będzie bardzo zabawne. No jest zawsze śmieszne. Głąby. Może puszczę im strzałkę taką podpalającą, to jak będą spadać, to przynajmniej expy dostanę. Ja sobie w międzyczasie zrobię jakieś apteczki ze dwie. Co mordę drzecie? Ale odgłos. Super. Dobra. Zgubiona pościg.
Chyba się powinienem tego złapać i przejechać. Rozumiem, że taki był plan. Super. To była najbardziej niezgrabna ucieczka w ogóle w historii ucieczek. Run, fools! Brawo, Craig! Boże, panie, co za głupota. Typowy Tomek! Zero wczucia w świetną fabułę. Nie, faktycznie, fabuła w Dying Light. Co? Od nowa całość? O co chodzi? Nie no, fabuła w Dying Light jest tak rewelacyjna, że słuchajcie... Myślałem kiedyś, że Wiedźmin jest dobrą grą, ale potem zagrałem w Dying Light i posłuchałem trochę dialogów z tej gry i... W sensie, no Wiedźmin spoko, nie? Mam nadzieję, że CD Projekt Red się nie obrazi, ale... Nie zginą te głupki. Dobra. Teraz ja sobie zrobię ten przyspieszacz. Wspomagać szybkości, sztuk 5. O, wzrost poziomu zwinności, super. Tej kotwiczki i tak nie możemy użyć. Petard, petardy może i by się przydały. Dobra. Przyspieszonko się przyda. W sumie spoko to był ten fragmencik. To przyspieszenie, no to się mega teraz przyda. Get the fuck out, you bitch! Ja pierdzielę. Run, fools! O Jezus! Ej, to było jak Mario. Co? Co? No czemu? Co ty narobiłeś? Przecież było tam spacja, złap się, a ja spację duszę cały czas. Jezus! No Jezus, i znowu od nowa, co to w ogóle jest? Chryste Panie, dlaczego to trzeba przejść naraz cały ten bieg durny? Dobrze. Zrób więcej wspomagaczy. A już nie mogę. To niedobrze. Wzrost poziomu siły. W sumie nie wiem. Nie mam broni oburęcznej, więc wezmę cokolwiek. Zwinność. Atak przez ramię, lekki jak piórko. Taranowanie. Mocne kopnięcie z wyskoku, rzut judo, nogołamacz. Nie wiem, wezmę zdrowie. Nie wiem, co on tak dyszy, coś mu się stało. Znaczy, on jest chyba, z tego co wiem, poziom... Kurde, no jak ja cię kopnę. Z tego co mi wiadomo, to gość po prostu się zmienia w zombie i mu brakuje antyzyny. I to jest zasadniczy problem. Pff, czekajcie. Ja. Dobra. No i teraz tylko tego nie zrąbać.
Jezus, kurde typy! Czemu nie ma linki? Dobra, i tam się trzeba złapać, ja to widzę stąd. O, dobra. Nie wiem, czemu poprzednio mi się nie złapał. Może za dużo te spacje klikałem, mi się złapał i puścił od razu. Dobrze, że mam dużo zdrowia na walkę z Raisem. Cudownie. Nie do rzecz 5 złotych dobry wieczór, Tomek, życzę ci przyjemnej gry i pozdrowion dla ciebie i sympatyczyn. Eweliny. Dziękuję i pozdrawiam. Królem błota. Królem błota? Proszę, Clay. Przyjmij królewski podarunek. Nie zdołasz mnie zabić. Nie zdołasz mnie pokonać. Nie zdołasz nawet do mnie dotrzeć. Rozumiem, że mam go olać i biec. Spróbujemy. Witamy w kolonii. Bęk, kawak, 4, 5, 6. Witamy w kolonii, mordo. Co ty robisz? Co za gość? No. You motherfucker. A mimo to będziesz wciąż próbować. Pozwól, że zadbam o akompaniament. Oto brzmienie cierpienia. Muzyka grana przez niewolników. Bardzo ładna muzyka. No dawaj, dawaj, jedź szybciej do diabła. Muzyka z windy. Co ty robisz, Crane, głąbie głupi? Nie możesz się tego złapać, czy o co ci chodzi? Przewidział, że przyjdziesz. Ktoś cię postrzelił? Co tu się kurna dzieje? To jest nagroda dla tych, co próbują przeżyć. Rais zdradził nas wszystkich. Idę tam na górę, Karim. Wejdę tam do niego i zabiję tego skurwysyna. Zatłukę go gołymi rękami. Nie tędy. Zaminowaliśmy doszczętnie 2 piętra nad nami. Idź przez drugi blok. Jak najwyżej się da. Potem... możesz wrócić. Okej. Wow, nice. Karim zdążył cię ostrzec, czyż nie tak? Słusznie zrobiłem, strzelając do niego. Niektórzy mogliby mnie oskarżyć o brak sportowego ducha, bo tak do ciebie strzela. Dużo bardziej cię lubiłem, kiedy tyle nie nawijałeś. Ale uważam to za rodzaj. Nazwijmy to wyrównywanie pałów. Wiesz, o czym mówię.
Nie wiem, czy dobrze biegnę. Fajnie. To też będę musiał całość od początku biec. Dobra, na szczęście nie. Co jest nie okej z tą grą? Co jest nie tak? Pora umierać. Gimp drozda. A wam się coś nie pomyliło, chłopaki? Brzmisz, jakby cię dobolało, Crane. Pozwól mi zwiększyć twoje cierpienie. Czemu on po prostu nie ucieknie, w sensie... Dobra, okej, bo jest złym charakterem, więc nie może. Ale jakim cudem on słyszy naszego bohatera na 5 km i my jego? Niku Ślawek, 5 złotych Gimper, nagrasz live. Is Strange 2, bo jest już pierwszy epizod na Steam, mordeczko. Widziałem, że jest. Dziękuję ci za donajcik. Pomyślę, czy nagram, zobaczę. Jeszcze kamienie mi rzuca z dołu. Nie no, muzyka jest okej, akurat okej, nie czepiałbym się na siłę. Trzeba chyba szybko przeskoczyć, nie? Tylko pytanie, w które miejsce najlepiej? To cały czas ten jeden troll... Nie no, tam ten jeden troll, to go zabiłem. Inny, ale pewnie mści. Musi pomścić swojego dziombla. Oj, nie sięgłem. Jeszcze raz. Oddaję decydujący głos. A, się teraz mogę wspinać, se zapomniałem. Nie, nie rób tego! Oddaję decydujący głos. Żyję. Nie odbijaj się w ten sposób. W sensie, bo wiem, że mam to bieganie po ścianach, więc pomyślałem, że to świetny moment, żeby to stestować. Ale chyba dosyć miernie to działa. Oj. A dzisiaj nawet nie próbuję. Magda Gessler, 5 złotych besos wszystkim. Dzień dobry, witam, besos, pani Magdo. Zamknij mordę. To nie twoja prywatna antyzyna, wypadasz z teleturnieju, Ukrainy. Gdzie się chowasz, palancie? Szkoda tylko, że właśnie mam zamiar rozwiązać ten klub. Powinienem tak nie doskoczyć o milimetr, nie?
O kurie. Mam skakać? O kurde, okej, wymierzone. Biedny Crane, tak bardzo pijący się z emocjami. Ej, ty zamknij mordę w ogóle, typie. Co za koleś? Pchnący zimną nienawiścią. Te uczucia czynią cię słabym. No ty pajacu. I oto znowu twarzą w twarz. To znaczy, że już tego więcej nie potrzebuję. Z tym czy bez tego, Sulejman? Jesteś trupem. Proszę, Crane. Nie udawaj, że ci nie zależy. Ile żyć zależy od zawartości tego dysku? Setki? Tysiące? A może miliardy? Strasznie śmieszne to było. Proszę, Crane, nie udawaj, że ci nie zależy. Ej, zróbmy tak, że obejrzymy wszystkie animacje śmierci. Tego dysku. Setki, tysiące, a może miliardy? Rajz wygrał, koniec gry. Witamy w kolonii. Witamy w kolonii, mordeczko. Sulejman jest trupem. Tylko czy będzie mi odtwarzać całość? Jednego masz rację, Crane. Sulejman jest trupem. Umarł razem z bratem w tym mieście. Ty nawet nie jesteś stąd. Nie wiesz, czym jest cierpienie. Oj. Masz rację, Crane. Sulejman jest trupem. Trzeba się skupić. Umarł razem z bratem w tym mieście. O nie! Ty nawet nie jesteś stąd. Nie wiesz, czym jest cierpienie. Dobrze. Dobrze. O Jezus, w sensie nie ma dużo czasu wcale na kliknięcie tego. Sulejman. Co do jednego masz rację, Crane. Co do jednego masz rację, Crane. Sulejman jest trupem. Umarł razem z bratem w tym mieście. Zajrzyjcie. Ty nawet nie jesteś stąd. Nie wiesz, czym jest cierpienie. Nie wiesz, czym jest cierpienie. Ciata. Tak, no chodź. Nie stawię oporu. Nie możesz się oprzeć. Tak jak zabiłeś Tahira. Zrób to! Pierdol się, złama się! Mam ustalać własne zasady? Oto pierwsza. Resztę swojego żałosnego życia spędzisz, wyjąc się w agonii! Nie możesz! Nie zostawiaj mnie tak! Jesteś mężczyzną! Boże! Czy ty się kiedyś w końcu zamkniesz? O chuj! Ej, to było dobre. Jak wszystko się zmienia. Mgnienie oka. To było dobre. Uwięziony w Haranie. Na pewno bym zginął. Ale teraz to ty znajdujesz się o krok od
od śmierci. Podczas tej giery zabierze mnie do szpitala. Jej zaszczyt decydowania o własnym losie. Oddaj mi dysk, aby wciąż była jakakolwiek szansa na ocalenie Harranu. A umrzesz bezboleśnie. Staw opór, a pogrążysz miasto wraz z sobą. Nie masz czasu, liczę do pięciu. Raz, dwa! Dobra, wygrałeś! Masz! No dobrze mu powiedział. Był dupkiem co niemiara. Czego chcesz? Reis powiedział, że ma dane od tego martwego naukowca. Interesuje nas już tylko lekarstwo. Ostatnia szansa. Zbierz resztę badań i uciekaj z nami. Z wielu przyczyn mam ochotę kazać wam spierdalać, ale chwilę możemy poudawać, że nie uważacie mnie za skończonego durnia. Potrzebujecie lekarstwa. Ono jest. Gdzieś tu. W mieście. I dopóki tak jest, nie będziecie próbować żadnych rządowych sztuczek, jasne? Crane, do cholery, czemu obchodzicie, co stanie się z tymi ludźmi? To nie twoje miasto. To tylko zlecenie. Nie, już od dawna nie. Odezwę się, jak zdecyduję, co zrobić. Okej. Słyszę pana, doktorze. Co się dzieje? Ukończyłem analizę próbek tkanki. Wyniki są, nie bójmy się tego słowa, fenomenalne. Panie Crane, jeśli odzyska pan dane z Ira, będziemy mieć lek w zasięgu ręki. W porządku. Pogadamy o tym następnym razem. Witamy w kolonii. No. Dobra robota. Udało ci się ukończyć kampanię na wysokim poziomie trudności. Otrzymujesz specjalne stroje. No okej, okay. W sensie gra jest naprawdę przepiękna, fantastyczna i genialna, jeżeli chodzi o mechanikę. Fabularnie, no w sensie to jest poziom fabuły Sirius sam, no. To jest ten poziom fabuły, co nie zmienia faktu, że mechaniką i grywalnością jest absolutnie mistrzowska, bezbłędna, rewelacyjna, kozacka i cudowna. To była piękna podróż, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i za oglądanie Dying Light. Być może zabierzemy się za DLC. Cześć.